36 zweryfikowanych pomysłów, jakie poddane zostały w głosowaniu na suwalski budżet obywatelski, najwięcej zostanie zrealizowanych zgodnie z przewidywaniami mikroprojektów. To niewielkie przedsięwzięcia, które mają jednak spore społeczne poparcie. Jakie inicjatywy zyskały serca i głosy Suwałczan? Projektów mikro było 11, projektów małych 15 i projektów dużych 10. Po weryfikacji głosów, po zliczeniu głosów wiemy, że uda nam się zrealizować 7 z 11 projektów mikro. Także można powiedzieć, olbrzymia większość tego, co znalazło się na kartach do głosowania akurat w tej kategorii, będzie zrealizowana i są to po kolei. Pierwsze miejsce zajął projekt Poukładaj sobie raka, który zdobył 1442 głosy. Drugie miejsce to Zaopiekujmy się suwalskimi kotami wolno żyjącymi, 818 głosów. I trzecie miejsce projekt pod nazwą Dźwięki lata, 733 głosy. Czwarte miejsce suwalska akcja Kastracja, 475 głosów. Piąte miejsce Domki dla Jerzy w Suwałkach, 461 głosów. Szóste miejsce Zieleń przy ulicy Alfreda Wierusza Kowalskiego, 23B, 374 głosy. I siódme miejsce, piknik rodzinny przy ulicy Franciszkańskiej, 366 głosów. Czyli to są te projekty w grupie projektów mikro, które na pewno będą zrealizowane. W głosowaniu z Kretesem przepadły piłkarski turniej ośmiolatków z wynikiem 253 głosy, sportowe miasto, sportowe osiedla 247 głosów, piłkarskie mistrzostwa Suwałk przedszkolaków, które zyskały poparcie tylko 126 osób i tablica pamiątkowa, którą poparło 50 osób. Spośród tak zwanych małych projektów do realizacji, co za tym idzie sfinansowania kwotą łączną w wysokości 600 tysięcy, wybrano znacznie mniej. Zrealizujemy z 4 z 15 projektów i będą to następujące propozycje zgłoszone przez Suwalczyn. Pierwsze miejsce jest to utwardzenie nawierzchni żwirowej przy ulicy Dąbrówka, 5 etap, czyli można powiedzieć taki projekt, który już od kilku lat jest realizowany i tu już 5 etap, 1155 głosów, najwięcej głosów. Drugie miejsce Zielona Aleja Osiedla Hańcza, 606 głosów. Trzecie miejsce Zielona Północ, 599 głosów. I czwarte miejsce Chodnik dla pieszych i ścieżka dla rowerów, 471 głosów. Aprobaty nie ma między innymi dla Placu Zabaw nad Arkadią, z Kretesem przepadły psie parki, plenerowe szachy i ogrodzenie boiska treningowego na Zarzeczu. Na duże projekty według planu miało pójść z miejskiej kasy blisko 2 miliony. Wskazania mieszkańców jednak są takie, że koszt realizacji obu przedsięwzięć może zamknąć się w kwocie o 450 tysięcy mniejszej. Tutaj wykonamy 2 z 10 propozycji i pierwsze miejsce tężnia Solonkowa. Jest to inwestycja, która będzie zlokalizowana przy suwalskich bulwarach, 1893 głosy. I drugie miejsce w zdrowym ciele, zdrowy duch i zdrowa rodzina, 784 głosy. Ten ostatni projekt to swoista kontynuacja dzieła wokół nowego orlika przy ulicy Pileckiego na terenie położonym koło kościoła Salezjanów. Tegoroczny pomysł przewiduje budowę zaplecza socjalnego wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstanie tu mała architektura, plenerowa siłownia i pojawi się nowe ogrodzenie terenu. Ogółem w głosowaniu wzięło udział niespełna 9 tysięcy osób. Większość zagłosowała przez internet. Najbardziej aktywni w elektronicznej wersji plebiscytu okazali się mieszkańcy liczący od 35 do 50 lat. Najmniej osób oddających głosy było w grupie 19-24 lata. W głosowaniu tradycyjnym prym wiedli mieszkańcy, którzy przekroczyli 50 rok życia. Tuż za nimi grupa licząca od 35 do 50 lat. Najmniej zaangażowani byli Suwalczanie od 19 do 24 roku życia. Co ciekawe, w obu typach głosowania prym wiodły kobiety.